Ej, wyświetli mi się w rekomendowanych filmik. Chyba od dość małego twórcy, ale złapał moją uwagę, co się rzadko zdarza po prostu tytułem. Czy gracze to debile? Poważna analiza. Kurde, <grym>, to już jest bardziej takie filozoficzne pytanie, nie? Ja bym to podpiął generalnie do ludzkości. Czy ludzie generalnie to debile, czy tylko po prostu debili naj najbardziej widać na przekroju społeczeństwa? Sarnowm3 tutaj nakręcił filmik. Dobra, poka. Gracze to debile. A przynajmniej tak sądzi wielu amerykańskich i europejskich producentów gier wideo. Witajcie, ja jestem Sarna i dziś chcę porozmawiać o tym, czy twórcy faktycznie mają nas za debili, zalewając gry tutorialami, podpowiedziami, znajdźkami i często innymi niepotrzebnymi rzeczami w grach wideo. Kurde, nie no, już, już ten muszę spauzować, a ja to nie jest tak, że każdy większy wydawca, każde większe korpo, no to dąży do tego, żeby ogłupić potencjalnego konsumenta, no bo konsument Głupi po prostu akceptuje praktyki, których konsument obeznany, mądry nie będzie akceptować. No jakby człowiek głupi jest łatwiejszy do omamienia, więc wiadomo, że yy, duże korporacje. Duże firmy będą dążyć do tego, żeby jak najbardziej ogłupić swoich konsumentów, bo będzie to tylko w ich beneficie w przyszłych produkcjach. Także to nie jest tak, że debile po prostu ciągną do gier komputerowych, tylko też produkty gamingowe mają jak najbardziej ogłupiać, właśnie przez to, że no mamy gry, które ciągną Cię za rączkę, które zalewają cię tutorialami, yy, które nie oferują żadnego wyzwania. Które yy są jak najbardziej umiękczane, żeby, po, żeby pod żadnym pozorem nie wystraszyć potencjalnego opłatka śniegu od tego, że gierka jest za trudna, więc nie nie, 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 nie będę w nią grał. I zacznijmy sobie ten materiał od tych nieszczęsnych tutoriali, które czasem potrafią nas zalać tekstem, jak w przypadku Lords of the Fallen, gdzie zostajemy w krótkich odstępach czasowych, dosłownie ściany tekstu, a po chwili już zapominamy o tym, co było przed chwilą, bo gra znów postanawia opisać nam kolejną, niezwykle ważną mechanikę gry. Jest to chyba najgorszy początek, jaki można sobie wymarzyć w grach. Całe szczęście jest masa gier, które samograje no samograje sobie mo mogą być, ale i samograje mogą y być dobrze zrobione i nie ogłupiać tak naprawdę. No Detroit Become Human jest samograjem czy nie? No jest. Jest to po prostu film interaktywny z możliwością wielokrotnego wyboru i faktycznymi konsekwencjami tych wyborów. No ale czy jest tam nie wiem, y czy jest zalane jakimiś tutorialami, czy w jakikolwiek sposób próbuje ogłupić? No nie, no Masz po prostu tu historię, pokierują ją i zobaczając, z jakimi konsekwencjami będziesz musiał się zmierzyć. Ale z drugiej strony, na przykład gry Tay -Tayla, to już bym na przykład mówił, że no to sam samograje i to w takie samograje, które w bezczelny sposób dają ci poczucie wyboru, ale i tak zrobią to, co uważają za słuszne. Niezależnie co ty wybierzesz, to i tak outcome będzie dokładnie taki jaki miał być, nawet jak byś wybrał to drugie. Robi to dobrze, jak na przykład Dark Souls, która w kilku zdaniach stresza nam najważniejsze mechaniki gry, a potem baw się człowieku, ale tutoriale to najmniejsza bolączka gier. W tym materiale chcę głównie mówić o tym jak twórcy tworząc grę idą na skróty traktując nas graczy jak debili. Gościu, czeka nas długa noc i ciężki poranek. Przygotuj wątrobę. I na samym początku weźmy sobie takie Dark Souls 1 na tapetę. Grę, która w założeniach jest trudna nie tylko za sprawą przeciwników czy bossów. Ale to jest za sprawą swoich często nieprzyjaznych lokacji. Nie, nieprzyjaznych mechanik, przede wszystkim. No, no sorry, że to powiem po raz kolejny, ale no Dark Soulsy to jest tak straszne, kanciasta fiesta, nie? Turbo kanciasta fiesta. I to nawet nie jest tak, że jestem. Mam awersję do gier, które opierają się na progresji poprzez bicie bossów, ale mam awersję do gier, które tylko i wyłącznie się na tym opierają. No i no jeśli byłem w stanie. Kilkukrotnie przechodzić V Rising, które jest skupione, ale nie tylko na tym się skupia, czyli progresji bosowej. I przez trzy dni byłem w stanie z chęcią, z uśmiechem na twarzy tak naprawdę chodziłem do Drakuli i prosiłem o dalszy w... aż w końcu się udało. No to chyba nie jest tak, że, że boję się ciągłych śmierci w Dark Soulsach. Boję się po prostu tego, że walka w Dark Souls'ach jest turbo nieprzyjemna. Tak samo jak nie wiem, no. No rest for the wicked, no rest for the wicked też, no tam feeling walki jest po prostu tragiczny. Ja, to, to jest to samo, to jest to samo co z FPS-ami. Jakby, no, nie czujesz tego, po prostu tego nie czujesz. Jest to takie, tak jak w FPS-ach pokroju tam, nie wiem, jakichś tych Apexów, CSów i tak dalej, no nie gram w te FPS-y, mimo że jestem wielkim fanem Extraction Lo Looterów. Dlaczego? Bo one oferują trochę więcej niż celne i szybkie klikanie lewego przycisku myszy. Chętnie kiedyś bym zobaczył jak grasz w DSA jakiegoś, jak jakaś okazja się nadąży na przedłużanym jakimś. Nie, no nie ma masz, nie masz szans, bo po prostu Dark Souls'y to nie jest moja bajka. Jakby dla mnie to jest gatunek, w którym ja nie widzę absolutnie żadnych skoków dopaminy dla mnie. Ja nie, nie jestem w taki sposób skonstruowany, żeby powiedzieć, że ale fajnie, 400 razy wywróciłem się na Bosie i go zrobiłem, ale satysfakcja. No, no okej, okay, no jakby jeszcze jakby jeszcze jakoś ekscytująca była ta walka w Dark Soulsach, ale dla mnie ona nie jest. A oglądałem naprawdę dużo Dark Soulsów, widziałem jak ludzie grają w, da w Dark souls te tytuły i dla mnie jest to toporne, przez co nie jest przyjemne. V-Rising, bajeczka. No kurde, mogę walić te bossy non-stop, bo z tyłu głowy mam, że to nie jest jedyne, co w tym świecie mnie ciągnie. Masz tam całe przygotowanie, masz cały świat, zbieranie, kraftowanie, wytwarzanie i tak dalej, i tak dalej, nie? Dark Souls, no po prostu mnie nie bawią. Kłóci się z tą, z moją filozofią życiową, że jak coś robisz to musisz czuć, że robisz to z przyjemnością. I w męczeniu się też musi być ta przyjemność, a to męczenie, które widzę w Dark Soulsach dla mnie nie jest przyjemne. Myśląc o lokacjach z DS1, pewnie wielu ma przed oczami Blighttown, które jest miejscem mocno niegościnnym dla gracza. Wszechobecna trucizna, toksyna, potwory i drabiny. Mnóstwo zejść i przejść, aż ciężko się tu pułapę. Ale twórcy chyba zdawali sobie z tego sprawę i dlatego przy każdej drabinie mamy pochodnie która symbolizuje nam, że w tym miejscu mamy zejście na dół. I wiem, że wielu z Was mogło tego nie zauważyć, ale wasza podświadomość już tak. I dziś chcę podać wam więcej tego typu rozwiązań, zarówno tych, które działają na nas świadomie, ale też i podświadomie. Teraz przejdźmy sobie do ogólnej mechaniki, jaką jest GPS. Wielu producentów ustawia znacznik lub rysuje nam drogę grubą linią, żebyśmy się czasem nie zgubili. Przez to gracz leci przed siebie, często patrząc głównie na minimapę, mm. nie zwracając uwagi na to, co dzieje się wkoło. No, to jest... To jest straszna plaga w grach komputerowych, gdzie no po prostu jeszcze trochę to będzie tak, że będziesz na mapie zaznaczać jak jesteś w punkcie A i musisz dotrzeć do punktu B i Twoja postać automatycznie będzie ta szła, szła po, po sznurku. Ty nawet nie będziesz musiał dotykać pada, klawiatury czy coś takiego. No takie totalne bezmózgie, nie? Tęsknię za czasami, gdzie masz jakieś zadanie i rzeczywiście musisz, nie wiem słuchać się w historię, jeśli ona jest dobrze napisana i przedstawiona oczywiście, albo nie wiem, wczytać się, o tak jak w Morrowindzie, no kurde no w Morrowindzie jak robisz questa, to jest zajebiste, że masz napisane w stylu pasującym do świata gry, że tam na północny wschód od wzgórza, od tego miasta znajdziesz uschnięte drzewo, od tego drzewa jeśli odbijesz zobaczysz yy, trzy... Skały przypominające Penisa, i za tymi skałami znajduje się pierwsza wskazówka, która poprowadzi cię dalej, i tak dalej, i tak dalej. W RDR2 już tak nie było z jazdu na koniu, że sam śledził ścieżkę. Tak, no mogłeś, no ale to była ich forma na szybką podróż, nie? To i tak jest lepsze to niż po prostu ekran się zaciemnia i pojawiasz się w nowym miejscu, jeśli tam masz odpowiednią ilość punktów, albo nawet nie musisz wydać punktów, nie? W... Jakby to w RDR-ze to było bardziej do szybkiej szybkiej podróży, aczkolwiek nadal RDR cierpi na to, że yy, no zaznaczasz sobie na mapie i minimapa cię tak naprawdę prowadzi, nie? Yy, I to jest bardzo ogłupiające i dla mnie to jest minus w Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 jest prawdopodobnie grą najbliższą do 10 ze wszystkich gier, w jakie grałem, no nie? Bardzo bym chciał na przykład, żeby była jakaś zmodowana wersja Red Dead Redemption nastawiona bardziej na survival, bardziej na, na tam, wiesz, łowienie gierek, yy, łowienie rybek, łowie, polowanie na zwierzęta, yy, brak minimapy, tak jak w Sons of the Forest. Sons of the Forest jest świetnym przykładem, jak oni zarżnęli ideę tego, co tak naprawdę było najważniejsze w The Forest, że no tam od razu lądujesz i już masz cały sprzęt, masz GPS a masz wszystko zaznaczone, wszystko tak naprawdę do przetrwania już masz tam w kamizeleczce jako commandos i, i lecimy, nie? I lecimy, po co? Po co tam, nie wiem, wykombinować coś? Po co tak naprawdę cokolwiek robić? Lecisz od razu od punktu A do punktu B do punktu C. Koniec, dziękuję, bardzo fajnie. Pograne. Mile zajęło, no tak naprawdę parę godzin, gdzie ja mówię, nie, 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 nie. Ja gram tak, że wyłączę tą minimapę, nie używam tego GPS-a i teraz gra nagle staje się interesująca. Bo musisz myśleć, eksplorować i zapamiętywać, orientować się w terenie, rozkminiać, nie? Co też ma na przykład dobre i złe strony w przypadku Korpanka, którego wczoraj ogrywałem. Korpank bardzo fajnie pochwaliłem to od razu, że questy nie pokazują ci, gdzie masz iść, w jakim regionie masz czegoś szukać, nie? Tylko chłopci jasno mówi. Ale z drugiej strony, zaraz się robi z tego gnój, bo masz tak ogromne natężenie NPC-ów, które dają ci dosyć generyczne, podobne do siebie questy, że nawet nie masz dziennika, żeby jakoś je sobie posortować albo sprawdzić, który quest już zacząłeś robić, albo którego nie chcesz robić, albo na którym chcesz się skupić teraz Tylko masz po prostu zalew tych questów I już nie pamiętasz tak naprawdę gdzie był dany npc, który ci dawał tego quest'a, nie? Co z jednej strony można powiedzieć, o, mogłeś po prostu zabrać jednego, a nie bierzesz wszystkie quest'y na raz Ale to podchodzi pod quality of life tak naprawdę, że no Dajcie mi dziennik, w którym to będzie posortowane. Nie wiem, od A do B, albo od daty wpisu, albo coś w tym stylu, nie? Szybka podróż była fajnie rozwiązania w Kingdom Come Deliverance. No ale to jest ten sam, to jest tak naprawdę to samo, co było w Red Dead Redemption. W Red Dead Redemption też, jak miałeś na automacie tą jazdę koniem, nie wiem, jedziesz z Valentine do Saint Denis no to z automatu twój koń będzie używał ścieżki, którą mu naznaczyłeś, żeby dojechać do Sandyni i też jest szansa, że tam nie wiem, będziesz miał jakąś karawanę, będziesz miał jakiegoś starego dziada, który cię zawoła przy drodze czy coś w tym stylu, a w Kingdom Come no to masz po prostu, że koń zapierdziela po mapie palcem po mapie, no nie, I jak jest jakieś wydarzenie, no to mówi, że o, bandyci na drodze, co, co robisz, unikasz ich czy ich tam atakujesz, nie? więc bardzo podobna, bardzo podobna mechanika, jeśli chodzi o szybką podróż ale w Kingdom Conie z kolei nie miałeś czegoś takiego, że Robisz questy, robisz questy na zasadzie zaznacz trasę, dobra, lecimy. Gdzie on jest? O, gdzieś tutaj, tutaj mi pokazuje mini mapa, tutaj mi pokazuje GPS, tutaj jest znacznik. To jest turbo głupie, że w grach teraz się to robi, a dlaczego się to robi? No bo ludzie, jak tego nie ma, to beczą. Beczą, że gra jest nieintuicyjna, że ma za, za wysoki próg wejścia. O, uwielbiam nie. Grama za wysoki próg wejścia. Może czy jesteś za niski po prostu. Gorzej jak te same osoby narzekają na słabą grafikę w grze, po czym i tak głównie patrzą w jeden punkt, jaką jest właśnie mini minimapa. Jednak czy można temu jakoś zaradzić? Oczywiście, że tak i opcji jest tutaj naprawdę sporo. Tu jako przykład podam EXA od Sony, jakim jest Ghost of Tsushima. Jak do tego podeszło studio Sucker Punch? Ano tak, że jeśli mamy zaznaczonego questa, czy też znacznik, to nie prowadzi nas do niego żadna ścieżka. Avia, a, a dokładnie jego kierunek, który wieje w stronę naszego punktu, a jeśli nie jesteśmy pewni, to zawsze możemy rozjuszyć go, wtedy tempo wieje silniej i jeszcze bardziej pokaże nam poprawną drogę do naszego celu. W sobie nie wiem, co bym wybrał do grań dla dobrego miał okazję. Nie no, jak znowu będzie sytuacja, że nie wiem, będzie stream przedłużany i będzie możliwość tam wyboru gry na wieczór, no to już wam mówię, że wszelkie Souls like i tak samo jak GTRP, to dobrze wiecie za jaką cenę. No i. I wtedy jesteśmy dogadani, nie? To genialne rozwiązanie, które nie psuje nam imersji całej rozgrywki a jeszcze bardziej ją pogłębia. Tego typu rozwiązań chciałbym o wiele, wiele więcej. Kurde, no ale w Ghost of Tsushima niewiele ten, ta mechanika wiatru odbiega od minimapy, na której zaznaczasz sobie trasę i ona cię po prostu prowadzi w danym kierunku, albo nawet pokazuje ci ścieżkę. Jakby to jest malutki mikroskopijny kroczek w dobrym kierunku, który wprowadza jakąś innowację, ale o wiele bardziej bym wolał, nie wiem, Gierkę, która pff, nie znam się na game devie oczywiście, więc pewnie nie powinienem się, wy, się wypowiadać, ale może za pomocą nie wiem sztucznej inteligencji dojdziemy do sytuacji, gdzie mamy gierkę open world survival RPG fabularną, gdzie chłop na podstawie jakichś, nie wiem odcisków butów na trasie będzie nam podpowiadał kwestiami dialogowymi co robić dalej. Na zasadzie o Trzy dni temu. Szóstka ludzi. Jeden był dosyć przyciężkawy. A stara baba w mieście powiedziała uprzednio, że chłop, którego szukamy, jest grubą świnią. Szli tutaj trzy dni temu na północ. Dobra, czyli idę w tym kierunku. Yy, tutaj o, szmatka na gałęzi. Szmatka na gałęzie, cóż to, okej, okay, dobra, musimy iść w tym kierunku, bardziej na, na zasadzie takich znajdziek, no, no na pewno jest to lepsze niż, nie wiem, wywołanie wiatru, który pokazuje ci kierunek, albo, albo spojrzenie na magiczny kompas, który dziwnym trafem zna kierunek, w którym powinieneś się udać. I wiecie, gdzie, gdzie ja się najlepiej bawiłem w World of Warcraft? Jak byłem totalnym gówniakiem, World of Warcraft wyszło jeszcze w vanili, to był, nie wiem, tam 2004 rok czy coś takiego, i nie było nic w internecie na temat, jak to się jak, jak robić dane questy. I wszyscy tak wolno progresowali, tak wolno robili questy, bo, bo nie miałeś, nie miałeś addonów, które ci pokazywały, gdzie następny quest, gdzie co zrobić. Nie było tej kompetytywności tego wyścigu szczurów, tylko każdy próbował rozgryźć, gdzie jest ten empec no powinien być tu, widziałem go tu. O, może ktoś go zabił, ale kiedy on się respi, nie wiadomo. Albo gdzie jest ta strefa? O kurde, tu jest strefa, gdzie muszę zabijać te moby. I, i to jest zajebiste, ten element właśnie odkrywania, rozkminiania, rozpoznania terenu, identyfikacji, gdzie są dane strefy, gdzie dane mechaniki rzeczywiście mogą zadziałać. To jest najlepsze, bo to sprawia, że twój mózg działa, a nie jest w takiej stagnacji jak jak się oberzesz cukru i, i jesteś na pograniczu zapadnięcia w śpiączkę. Może kiedyś wprowadzą takiego GPS-a jako opcję włącz wyłącz, przy wyłączeniu byłoby to wyświetlone wskazówki, które przekaże nam NPC. Znaczy no, no ale no nie, no nadal yy, nadal wtedy będziesz pod względem progresowania, które jest bardzo ważne w gierce. Yy, Będziesz w niedogodnej pozycji względem osób, które bez mózgu będą po prostu lecieć za, za GPS-em. To, to nie ma prawa bytu, żeby albo to, albo to i sobie wybierasz. Tak samo jak teraz nie ma prawa bytu tak naprawdę granie w WoWa bez bez używania questiego albo bez używania jakichś innych modów, które w szybki sposób Ci wskazują co masz zrobić, jak zrobić i jak w najbardziej efektywny sposób to zrobić, bo konkurujesz z ludźmi, którzy mają do tego dostęp, bo konkurujesz z ludźmi, którzy mogą to znaleźć w internecie, gdzie wszystkie są tak naprawdę pokazane filmiki, jak coś rozwiązać i tak dalej, więc podczas gdy Ty rozkminiasz sobie i dobrze się przy tym bawisz, to jednocześnie Tracisz bardzo duży dystans do osób, które nie rozkminiają tylko bez mózgu, po prostu idą za rozwiązaniami, idą za GPS-em, który ich prowadzi. I to jest najsmutniejsze, że przegrywasz wtedy w wyścigu progresu z ludźmi, którzy są bez mózgami. Goty robił to zajebiście, albo słuchałeś NPC-ów, gdzie się kierować, albo czytałeś notatnik, musiałeś szukać. Punktów zaczepnych No Gothic to robił bardzo dobrze Morrowind No wszystkie tak naprawdę stare gry Daggerfall Wszystkie stare gry to dobrze robiły Bo kiedyś właśnie tak Gry wyglądały Że nie prowadziły cię za rączkę Tylko na zasadzie Rozkmiń to Rozwiąż to Odnajdź to Powodzenia A nie na zasadzie Teraz gry to to nie jest tak, że gra ci oferuje papieroska, ty bierzesz tego papieroska, go sobie spalasz i, i fajno. Tylko tu wygląda tak, że gra ci oferuje papierosa, po czym wygląda, wy, wyciąga tego papierosa z paczki i sama go spala. A ty tylko na to patrzysz i mówisz, o ale super. Oczywiście ja mawiam do odpalenia, palenie jest fuj. To tylko taka... Anegdotka. Jednak co zrobić, gdy w grę wchodzą wyścigi samochodowe lub prowadzenie pojazdu? Tu mam dwa przykłady, którymi mogę się posłużyć. Pierwszy to ten z Mafii, gdzie znaki drogowe pokazują nam cel naszego zadania, a drugi to ten z The Getaway Black Monday w którym przed każdym skrętem włącza nam się migacz w odpowiednią stronę. Po raz kolejny jest tutaj budowanie immersji ze światem w prosty i przejrzysty sposób. Pewnie takie rozwiązanie by nie przeszło w arcade'owych wyścigach, ale sądzę, że na spokojnie można coś na to wymyślić albo zastosować po prostu dwa rozwiązania nara. Teraz przejdźmy sobie znów do przykładu z podświadomością i tego w jaki sposób gry pokazują nam fragi w grze. Wyobraźcie sobie, że strzelacie do kogoś z daleka. Trafiacie go, jednak ciężko powiedzieć, czy posać umarła, czy po prostu padła z bólu i za chwilę wezwie posiłki, a zadanie miało zostać wykonane po cichu. I żeby uniknąć tego typu sytuacji, gry mogą dać nam eksta za zabicie, pokazać zdobyte punkty, czy nawet wyświetlić napi. ale mogą to zrobić bardziej subtelnie, co akurat wiele szalanek robi. I na przykład taki Red Dead Redemption 2, gdy zabijemy kogoś, to nasz celownik zrobi się na chwilę czerwony. Pokazując, że ten delikwent już nam nie zagraża. I to właśnie ten. No ale to. Pff, kurde, no to, 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 to. Zależy tak naprawdę od tożsamości gierki. Szczerze, no to ja jestem z obozu graczy, który nie lubi indykatorów na zasadzie. Jedyne, jedyne indykatory, jakie tolerowałem, to dźwięk rozbijającego się Arbuza, na przykład w hancie, że komuś strzeliłeś banie i wiedziałeś, że go zabiłeś, no nie? Chyba, że to był tam za duży dystans i miałeś za słabą amunicję. Ale na przykład w takim GTA, jak graliśmy w RP jeszcze o zgrozo, no to o wiele bardziej wolałem serwery, które raz, no, bania leżysz, ale do tego jeszcze nie ma jakiegoś przyciemnianego ekranu, nie ma jakiegoś efektu Runa, jak kogoś zabijesz, jak jest frag, czy coś w tym stylu. No bo no wybija to z imersji i przede wszystkim nadaje takiej arkadowości, która kojarzy mi się z taką prostotą po prostu w gierkach komputerowych. Jak są jakieś gry wyścigowe, to tam jednak jakieś trasy są z góry wyznaczone i trudno, aby nie były znane. No właśnie, w gierkach arkadowych, no to masz najczęściej okrążenia chyba, nie? Walisz, albo masz określony dystans trasy. I chyba chodzi o to, żeby zachować imersję tego, no to żeby te trasy. Nie były tak inwazyjnie naznaczane, że teraz wielki napis nie skręć w lewo! Czyli no, no nie wiem, no, chociażby grać w jakiegoś kolina ma no to ten chłop, co siedzi obok ciebie, ci mówi, że tam Ostra w lewo! I skręcasz, nie? Ale i tak masz tak uwarunkowane środowisko, że widzisz mniej więcej, że trasa tak idzie, albo nie wiem, że chłop tam pojechał, czy coś w tym stylu. Chyba chodzi o to, żeby już tak bez mózgu nie, nie dochodzić do takich ekstremum. Gdzie na cały ekran ci wyskakuje. Teraz skręć w lewo albo najlepiej pozwól grze samej skręcić dla ciebie w lewo. To będzie lepsze dla ciebie. Będzie to dla ciebie lepszym doświadczeniem. W Tarkowie jest to dobrze zrobione. Czasami może nawet nie wiedzieć, że kogoś zabiłeś No w Tarkowie właśnie często tak jest. Że nie wiesz, czy, czy chłopak kropnąłeś, czy nie. Masz tylko bardzo delikatne, naturalne sound cues, nie? Że, że po dźwięku na przykład, że chłop padł. I to jest właśnie w Tarkowie, mimo że on się boryka z ogromnymi problemami i to niezwiązanymi nawet z ostatnią dramą, to, to jest piękne w Tarkowie, że tam rzeczywiście czujesz ta niepewność. To budowanie tej niepewności, tego poznania, którego sam musisz dokonać. Sam musisz do, dokonać e, e, rekonesansu. Na bazie dźwięku, na bazie wizji, na bazie znajomości mapy, sytuacji, w której się znajdujesz. Nie wiesz, czy nie wiesz, czy to jest twój kumpel, czy to jest wróg, jak nie ma dobrej komunikacji chociażby, nie? Na później masz taką zrzynkę, do której teraz spierdzielają, jeśli już mówimy o Tarkowie, zrzynkę, do której spierdzielają streamerzy Tarkowa, zachwalając go po niebiosa, Arena Breakout Infinity, która jest portem po prostu gry mobilnej szajsowskiej chińskiej, gdzie po prostu grając w teamie, masz znacznik nad głową, nie? Swojego teamata. Ja... dole, no daj spokój. ...kolor, jeśli go nie zauważymy, to trafi on do naszej podświadomości, tak samo jak kolejny przykład z Overwatchem. W jednym z moich filmów o tym, jak powstają dźwięki w grach opowiadam, jak twórcy przerobili dźwięk otwierania puszki piwa i zmienili go w sygnał powiadomienia o kolejnym fragu. Tu przekaz trafia do nas podświadomie za pomocą nie oczu, a dźwięku co też jest ciekawym bardzo rozwiązaniem. Tego typu zagrań w grach jest więcej, jednak nie ma co ukrywać, że częściej twórcy idą na łatwiznę, dając nam po prostu komunikat, czy ślepo wyznaczoną ścieżkę. Kurde, nie wydaje mi się, że to jest... Nie zgodzę się z tym, że to jest twórcy idą na łatwiznę. Go twórcy w pełni zdają sobie sprawę, że dzisiejszy rynek gier jest o wiele większy niż był 20-30 lat temu. To raz nie jest to już wyspecjalizowana grupa osób, która konkretnej ucieczki eskapizmu szuka w grach komputerowych, przez co gry muszą być jak najbardziej imersyjne i stawiające odpowiednie wyzwanie w celu stymulacji mózgu. Tylko w tej chwili z racji, że żyjemy w czasach, gdzie przekrój społeczeństwa wygląda tak, że osoba głupia, nie ma co tutaj. Owijać w bawełnę. Osoba głupia ma o wiele większe predyspozycje do przedłużania swojej linii genetycznej i posiadania większej ilości potomstwa, przez co przedłuża swoją linię głupią genetyczną dalej, niż osoba inteligentna, która zastanowi się dwa razy, czy warto w obecnej sytuacji ekonomicznej, politycznej, sytuacji wieku, możliwości itd., itd wydać swoje potomstwo i przekazać swoją linię genetyczną trochę bardziej inteligentną i ogarniętą i rynek jest nasycony po prostu głupimi ludźmi. To nie jest nawet tak, że gry sprawiają, że jesteśmy coraz bardziej głupi, chociaż poniekąd jest to prawda, tylko przede wszystkim konsumentem i targetem są ludzie głupi, którzy kierują się emocjami, są płatkami śniegu i jeśli gry nie są wystarczająco bez bezmózgie i nie prowadzą ich za rączkę, to oni nie potrafią utrzymać skupienia nie potrafią dokończyć gierki, nie potrafią cię zaangażować w gierkę, co prowadzi do tego, że ostatecznie produkt przez nich nie jest akceptowalny. Jak produkt nie jest przez nich akceptowalny, to nie zarabia pieniędzy. Jak nie zarabiają pieniędzy, no to wszyscy są nieszczęśliwi, przez co wracamy do punktu wyjścia, że gry muszą być robione w taki sposób, żeby ludzie to akceptowali. Niestety, no. To jest takie błędne koło, nie? Jakby oni zdają sobie sprawę, że muszą caterować to do. Y Całej armii ludzi, którzy wymagają rozrywki po prostu tempej, a z drugiej strony przez stosowanie taktyk, yy, taktyk utępiania gier, ludzie stają się jeszcze bardziej tępi i spirala tak cały czas za Coraz bardziej wszystko gnije i się k***wa Bardzo przyjemny tutaj temat nie? do rozmowy. Pozytywnie, pozytywnie fest. Ech. Ponieważ tak jest szybciej i łatwiej. A wielu z nas może nie zauważyć starań programistów. Na początku materiału wspomniałem, że. Ale co programiści, na przykład, na tym najwyższym yy, najwyższym etapie, tak jak gadaliśmy o tym, że no. AAA stanowią ile? 15-20% całego rynku gier? A ile pieniędzy jest w tym ulokowanych? No na pewno o wiele więcej niż 15-20%, nie? No bo ludzie nie potrafią głosować portfelem, nie? Nawet jak ludzie tam narzekają na coś, że tam o kolejna gra AAA jest taka śmaka i owaka, i taka afera jest do tego podpięta. No to i tak pieniądze wydaliście. Zagłosowaliście portfelem. Co ty myślisz, że to się przekłada na wszystko? Myślisz, że Donaldowi Tuskowi jest przykro, że, że, że ty narzekasz, że ci się źle żyje, że, że nie jest lepiej i tak dalej? No nie, no, dałeś głos, to k. tupy, brzydko mówiąc. Robienie z gracza debila jest głównie domeną amerykańską i europejską. Specjalnie nie wspomnianej o azjatyckiej części świata ale nie bez powodu, ponieważ w kraju kwitnącej wiśni gry często swoje mechaniki mają poukrywane albo nie do końca wyjaśnione. Jak na przykład co otwiera główny klucz w Dark Souls 1 czy maksymalny udźwig przy tworzeniu postaci w Dragon's Dogma 2. W tym drugim przykładzie mogę też dodać używanie maszyn oblężniczych na mapie, aby odblokować sobie kolejne przejście, a w samej grze nie uświadczymy o tym żadnej podpowiedzi. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego akurat to w Azji jest inaczej. Ale nieraz Japończycy pokazali, że są zupełnie inni. Nie tylko kulturowo, ale też swoim podejściem do gier, fabuł czy wyglądu. Do życia, tak naprawdę, nie? Azjaci są o wiele bardziej nastawieni na, na tą aktywność. No, na aktywność mózgową. Na kombinowanie, nie? Na, na rozwiązywanie problemów. wyglądu przeciwników. I to chyba ich bujna wyobraźnia nie ma czasu na tłumaczenie nam niektórych pierdół, które powinny być dla nas logiczne, a nie są. I nie są dlatego, że wielu twórców gier musi nam wszystko powiedzieć, dając nam każdą mechanikę na tacy i podpowiadając, że tu musisz coś wysadzić, a tu musisz użyć tego i tego klucza. Dlatego też wiele gier azjatyckich jest dla wielu płaska i niezrozumiała ponieważ nie podaje wszystkiego za pomocą ściany tekstu, a wymusza od nas choć trochę wyjścia poza... Pomyśląko. ...i pobawienia się grom i jej mechanikami. A dzisiejszy gracz nie jest do tego przyzwyczajony, bo większość gier raczej woli nas prowadzić za rączkę. Na koniec... Ale to, to jest... Rynek gier się zaadaptował tylko do nowego targetu, który ma. Do gier komputerowych po prostu weszła cała fala ludzi, która wymaga, wymaga gier, które są odmóżdające, które są proste, które ogłupiają ich jeszcze bardziej. Bo od tytułów, które każą ci eksplorować, każą ci kombinować, każą ci poznawać, każą ci rozkminiać, się po prostu odbijają. A jak się odbijają, to te tytuły nie zarabiają. Jak tytuły nie zarabiają, to jest to nieopłacalne biznes się nie kręci. I wracamy do punktu wyjścia, tak naprawdę. Więc to nie. Owszem, te gry pogłębiają problem tego, że gracze to debile, ale to debile w pierwszej kolejności przyszli do gamingu, żeby wymusić na biznesie, jakim jest tworzenie gier komputerowych, to, żeby gry jeszcze większych debili z nich robili. Jest jeszcze jeden przykład, w którym deweloperzy uważają nas za debili. Na pewno nieraz spotkaliście się z tym. Że idąc drogą, macie wejść na górę, i ogólnie ciężko mi sobie wyobrazić, jak można było ułatwić nam taką trywialną rzecz. Ale widocznie wielu graczy nie umiało sobie poradzić przy wspinacce czy wejściu na wzniesienie. Przez co w grach dostaliśmy podpowiedzi w postaci wylania czy uparcia farbą rzeczy, których nasza postać może się złapać, albo jeszcze inny przypadek, w którym migają nam skały, po których możemy wejść. To jest dla mnie do dziś dnia niezrozumiałe ponadto jeśli faktycznie ktoś miał jakiś problem ze znalezieniem drogi, to raczej gra była źle zaprojektowana i wypadałoby to przetestować, zanim wypuści się produkt na światło dzienne. Ale teraz jest taki trend, że lepiej coś na żółto lub jakiś inny jaskrawy kolor. I przestać się przejmować, niż przetestować i postarać się. Nie no, dla mnie najbardziej zbyt skomplikowane. Jeszcze powinny być, powinny być strzałki pomiędzy tymi skałkami. Takie fluorescencyjne strzałki pokazujące. I, I jeszcze obok tych strzałek to powinien być klawisz z klawiatury, którym, którym się skacze, pokazany. No i pasuje, no. Coś oryginalnego. Choć takie podejście powinno być standardem, tym bardziej w grach AAA. Cały szczęście jest jeszcze wiele gier, które tego nie mają, jak na przykład Zelda, Dragon's Dogma czy Elden Ring. Reasumując, w przyszłość patrzę trochę negatywnie i obawiam się, że więcej twórców może zacząć robić zgrace. Samo powinno zejść na dół? Ha, i jeszcze. Jeszcze na wszelki wypadek dla, dla ułatwienia to powinny być właśnie teleporty na górze i na dole. Że jak nie chcesz, jest zbyt wymagające to dla ciebie, to możesz po prostu się tepnąć na dół albo z powrotem do góry. Przysłowiowych debili. Trzeba pamiętać, że wiele gier ma trafić do jak największej ilości osób, a wielu młodych ludzi gra w dużym stopniu w gry mobilne. Gdzie wiele rzeczy można przejść wciskając guzik auto. <laughs> Nie, nie, Młode pokolenie graczy w tej chwili gra w gry mobilne, owszem, każdy chyba wie jak gry mobilne są skonstruowane, ale to nie, że oni są przyzwyczajeni do, do przycisku auto. Oni są przyzwyczajeni do przycisku zapłać smocze monety, żeby przejść etap o wiele łatwiej albo automatycznie. To jest, to jest dopiero przerażające, nie, że... Generacyjne przekazanie pałeczki, no dzieciakom, gówniokom totalnym, przez, przez i tak już wymierający gatunek gamera rządnego, jakiejś stymulacji mózgowej, to oni nie tylko będą żądać tego odmóżdżenia, nie tylko będą żądać tych debilnych rozwiązań w grach, bo inaczej nie będą w stanie skupić swojej uwagi, ale jeszcze będą w pełni akceptować mikrotransakcje, pay to win. I wszystko to co, to w tej chwili jakby jest przesuwane, nie? Jakby ta skala akceptacji jest cały czas przesuwana, żeby znormalizować jak najwięcej tych technik, nie? Póki co nie ma tego jeszcze w grach na konsoli czy PC, ale pamiętajcie, że kiedyś... Wszystko nie przed nami. płatnych skórek, sklepików czy battle passów i choć wydaje No widzowie, jeszcze 5 lat temu. To nie jest dużo, nie? To no, no, znaczy może dla kogoś jest dużo, jak ktoś ma, nie wiem, no ale no nie jest to aż tak dużo. W perspektywie nawet gamingu, który jest bardzo młody, ale 5 lat temu. Czy... Było, było to normalne, czy było to w ogóle wprowadzane, czy byłoby to akceptowalne przez graczy, że masz gierkę premiera 200 zł, premiera 28 maja, ale zapłać 350 zł i będziesz mógł zagrać 25 maja. No teraz to już jest w akceptowalne, wszystkie gry to robią, drogie AAA, jakieś takie A. no chociażby tak jak teraz, dzisiaj Dzisiaj jeśli zapłacisz o chyba 15 funtów więcej, czyli to jest jakieś, nie wiem, 80 zł, możesz tydzień wcześniej, 7 dni wcześniej zagrać w gierkę Killer Clowns from the Outer Space No i oczywiście, oczywiście dostaniesz jeszcze unikatową skórkę, którą będziesz mógł założyć na dupę swojej postaci albo coś w tym stylu, nie, że jeszcze jesteśmy dalecy od tego. Cześć Mówić zawczasu bo jeśli pozwolimy temu ewoluować, to będzie jak ze wspomnianymi skórkami, gdzie sprawa wydaje się już mocno przesądzona, a twórcy nie robią sobie nic nawet z krytyki. A jak jest z wami? Czy uważacie, że przesadzam nazywając deweloperów leniami? Czy to może we mnie jest problem i po prostu nie. Nie, nie na, na pewno nie nazwałbym deweloperów leniami. Yy, też się tacy zda, zdarzają, ale akurat tycząc się do tego problemu, to dewelopery po prostu się adaptują. Do tego, żeby biznes był biznesem. Pełni zdają sobie sprawę, identyfikują to, że taka jest metryka średniego gracza, jest ich najwięcej, oni najwięcej kabzy do, do naszego skarbca mogą włożyć, więc musimy się dostosować i zaserwować im danie, które oni chcą jeść, a przy okazji to danie jeszcze pogłębia ten problem i spirala ciągnie się dalej. Ja pamiętam jak był boom na grę mobilną Demon Hunter no i w mojej klasie w pierwszej liceum 30 lat temu każdy grał w, no to na przechach. Był jeden gość, który zawsze był najlepszy w krótkim czasie do momentu jak nie wyszło właśnie, że matki karty kredytową podpiął pod gierkę i wszystko kupował. No, no a teraz, teraz jest to już normalne, nie? Teraz to jesteś dziwny jak próbujesz w takie gry grać bez podpięcia karty kredytowej, czy to matki, czy swojej. Także deweloperzy Deweloperzy nie są leniwi. Deweloperzy są cwani. Im to jest na rękę. Nie tylko, że duża fala debili weszła do piwniczakowego uniwersum, jakim kiedyś był gaming, gdzie wytykano nas palcami, ale też zdają sobie sprawę, że nie tylko Robią produkt, który najlepiej się sprzeda, ale też pogłębi problem, który jest bardziej, no, no, wybiega poza gaming, ale przez pogłębienie tego problemu, no to im się będzie lepiej biznes kręcił, no bo, no bo człowiek głupi jest łatwiejszy do zmanipulowania, do zmanipulowania, człowiek głupi jest łatwiejszy do zadowolenia, człowiek głupi o wiele... Mniej będzie krzyczał, że coś mu się nie podoba. A ja bym tutaj nawet deweloperów jakoś nie, nie oskarżał, nie robił im jakiegoś problemu. Bo to wszystko się sprowadza tak naprawdę do nas. Do tego, jak ludzie głosują portfelem, i jak traktują samych siebie, nie? Jak, jak czego szukają w, ta, w takiej rozgrywce. Targetuję w dzisiejsze trendy gamingu. Dajcie znać w komentarzu, a ja się z wami żegnam i do następnego. Cześć. Ale temat na pewno dobra rozkminka. Dobra rozkminka, tutaj chłop zarzucił: Sarno 3 Dzieło na mi ale ja nie wyobrażam sobie, że kupuję sobie grę i w ogóle się w niej nie spocę. Kupowanie kolejnych leveli itp. jest oszukiwaniem samego siebie. No przede wszystkim to jest odbieranie sobie wartości osiągnięcia. To jest, no, to jest tak, no, jak kto będzie bardziej szanował i prawdopodobnie lepiej rozdysponuje milion dolarów. Ktoś, kto z czapy dostaje milion dolarów, nie wiem, od bogatego ojca albo coś w tym stylu, czy ktoś, kto kur... dorobił i na fest, żeby ten milion uzbierać. To tak samo jest z osiągnięciami, z progresją w grach. Jak coś jest mi od razu dane, żeby utrzymać moją uwagę, to automatycznie jest dla mnie nic nie warte.